Cześć Maciek, chyba doskonale pamiętasz, jak ty ostatni raz byłeś z Wartą w Krakowie na tym stadionie. Dobre wspomnienia, mimo że w tym meczu już nie grałeś. No niestety nie grałem, kontuzja przeszkodziła, ale na pewno miłe wspomnienia. Bardzo dobre zakończenie sezonu i bardzo miło wspominam tamten mecz. Dzisiaj liczysz na podobny wynik, wtedy udało się Warcie, no nie udało się po prostu, wygraliśmy 1-0 z Krakowią. Dzisiaj fajnie byłoby powtórzyć chyba tamten rezultat. No nawet bym powiedział, że trochę lepiej by można było zagrać ten mecz, ale zobaczymy. No wiadomo jaka jest piłka, nigdy nic nie wiadomo przed meczem, zobaczymy jak to się potoczy. Dzisiaj najważniejsze, że też w przeciwieństwie do tamtego spotkania z twoim zdrowiem wszystko dobrze. Te twoje pierwsze tygodnie w Warcie po powrocie twoim upływają całkiem udanie chyba dla ciebie też. Całkiem udanie, wiadomo, mogłoby być trochę lepiej, tych punktów mogłoby być więcej, ale trzeba teraz patrzeć przed siebie i zdobywać kolejne w następnych meczach. I wtedy było 1-0, a jak dzisiaj myślisz? Oby wygrana, nieważne jakim wynikiem, ważne, żeby było do przodu. No i żeby tak było, dzięki Maciek. I need to congratulate you. Thank you very much. How is your kid? How is your daughter? Everything is going perfect, so yeah, nice feeling. Today, if you go on a pitch, maybe a celebration, if? Yeah, I talk now long about it, you know, I need to score some goals, so I hope I can celebrate today the goal for my daughter. Let's hope. And on Wednesday also, and on Saturday again, so I hope it will be a good week. I hope you too. Thank you. We'll be right back.
Dawaj! 3-4! Tak się bawi, tak się bawi, Marcinka! Hej! Tak się bawi, Marcinka! Hej! Tak się bawi, Marcinka!